Jesteśmy właśnie po wykładzie i chciałam zapytać, jaki jest według Pana sukces na biznes? To znaczy, z mojego doświadczenia wynika, że niezależnie od branży, ale w branży nieruchomości, zależnie od miejsca czy segmentu rynku, ten przepis na sukces rozumiany jako sprzedaż jest dosyć podobny, a mianowicie jest to ilość. Jest to ilość trzech rzeczy. Jakości pracy, ilości pracy i nastawienia tej pracy. Przy czym bardzo ważne, żeby pamiętać, że przy iloczynie, jeżeli którakolwiek z części składowych równa jest zeru, cały ten równanie, czy ilość właściwie idzie w wiatr. Jeżeli zabraknie ilości, to przy najlepszej jakości nastawieniu nie będzie rezultatów i tak dalej. W kontekście wyłączności, która była dzisiaj tematem naszych zajęć, naszego kongresu, warto pamiętać, że przy odpowiednim nastawieniu jesteśmy w stanie w ogóle do tego tematu odchodzić. Jest to chyba klucz do sukcesu, żeby wiedzieć, czy wierzymy w wyłączność, czy jest to coś, o czym warto z klientem rozmawiać. Bo jeżeli nas samych tego nastawienia odpowiedniego zabraknie, argumentów zatem dla nas samych, że warto się o to postarać, to prawdopodobnie szans na to, żeby klienta do tego przekonać, raczej nie będzie. Mówiliśmy w dzisiejszego dnia o takich trzech elementach, które są ważne do zadbania o to, żeby tą wyłączność osiągnąć, czyli o tym, żeby zastanowić się, w którym momencie o tym temacie porozmawiać. Czy jest to coś do poruszenia już na dzień dobry od wejścia na spotkanie, czy może najpierw warto przypadkiem zadbać o to, żeby relacja była na takim poziomie, żeby nasza propozycja trafiła na podatny grunt. Jeżeli nie sprawdzimy tego, nie upewnimy się, że jest to sytuacja, w której ta propozycja zostanie spojrzana dobrze, prawdopodobnie zostanie odrzucona na miejscu. Kiedy te relacje są na odpowiednim poziomie i wiemy już, że warto zaproponować, to warto jeszcze się zastanowić w toku informacji zbieranych, które prowadzi do tego momentu, z kim rozmawiamy. Jak to naprawdę typ osobowości reprezentuje nasz rozmówca. W zależności od tego, z kim rozmawiamy, dobór argumentów będzie różnił się i będzie decydował o tym, czy ktoś do niego odzwyczaił się pozytywnie, czy negatywnie. A na koniec rozmawialiśmy o tym, jak to zrobić, jakich argumentów użyć, w jakiej formie użyć, na ile dowód społeczny jest istotny w tym, żeby ktoś odniósł się pozytywnie do tego, co jest znane, sprawdzone, skuteczne i działa, i dlaczego jest to w jakiś sposób bardziej skuteczne niż nasza jednoosobowa opinia, nasze przekonanie, które, tak jak powiedziałem, nie będzie tak skuteczne jak coś, co zostało sprawdzone na dziesiątkach czy setkach przypadków społeczeństwa. Dziękujemy Panie Michale, życzymy dużo sukcesów i cieszymy się, że był Pan z nami na 53. Kongresie WWGN. Dziękuję za zaproszenie.